Dzień z Republiką, proszę Państwa. Minęła godzina 13.30. W studio Jakub Dymek, Tygodnik Przegląd. Witam serdecznie. Dzień dobry. A zdalnie na łączeniu Jakub Jałowiczor, gość niedzielny. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witam. To się zastanówmy, czy te słowa Emmanuela Macrona odnoszą do Polski. Słynne słowa mówiące o krajach, agresorach, które tutaj chcą wywołać wojnę, bo jest dyskusja na Twitterze i ja znam takich, z nazwiska nie wymienię, którzy twierdzą, że absolutnie. Chociaż bliżej jest Jakub Dymek w studio, to odpowie jako pierwszy. No, ja myślę, że czerpanie wiedzy o polityce francuskiej z polskiego Twittera to nie jest najlepszy pomysł na zdrowe rozpoczęcie tygodnia, bo łatwiej nadziać się na masę fejków, przeinaczeń i wypowiedzi zwyczajnie podyktowanych potrzebą chwili. Ja zapoznałem się z arcyciekawym przekładem tego przemówienia, które przygotował mój kolega Marcin Giełzak i ono jest też dostępne na Twitterze, gdzie jednak, jako frankofon, nie, bo to też jest tak, że my znajomość języka francuskiego no nie jest w Polsce aż tak powszechna, nawet jeżeli uczyliśmy Francuzów jeździć widelcem, to jednak mamy tę barierę językową. I tak, cały czas francuskiego oni nas uczyli, no, a nie my ich. No właśnie, i tutaj należy trzymać się oryginału. Tamte słowa, o które podejrzewany jest Macron, czyli nazywanie krajów wschodniej Europy, czy wschodu Unii Europejskiej podżegaczami wojennymi, nie padły. To jest niefortunny przekład z języka angielskiego, warmongers. W rzeczywistości Macron mówił o jastrzębiach i ja myślę, że na słowa, że Europa Wschodnia jest wobec Federacji Rosyjskiej jastrzębia, nikt się raczej nie obrazi. Myślę, że to nie jest obelga, ale raczej komplement czy uznanie faktów na temat tego, gdzie ta linia podziału w Europie przebiega. I tutaj myślę, kontrowersji być nie powinno. Tym bardziej, że nasze relacje z Francją są bardzo często podyktowane no właśnie jakimś wzajemną nieufnością. Jest w nich pełno gaf, lapsusów i złej woli. A to niedobrze, bo jesteśmy w sytuacji zagrożenia. Ostra polityka wobec Rosji będzie groziła całkowitym zamknięciem kanałów komunikacji. Co możemy oczywiście zrozumieć, że Władimir Władimirowicz nie odbierze telefonu od Emanuelowicza. Nie wiem, jak miał na imię jego ojciec. Ale fakt, że Macron dzwoni do Putina na prośbę Zełeńskiego, się w polskiej debacie nie przybija tak często, jak fakt, że do niego dzwoni. I to też jest zasadnicza, fundamentalna różnica. Zełeński osobiście kilkukrotnie dziękował za te telefony Macronowi i w bilateralnych spotkaniach między Paryżem i Kijowem ten wątek jest poruszany. Otóż Zełeński wciąż traktuje Emmanuela Macrona jako osobę, która w imieniu Unii Europejskiej i Ukrainy ma prawo z Kremlem rozmawiać. Co więcej, moim zdaniem dla nas to też jest lepsza sytuacja, niż gdyby rolę wyłącznego negocjatora przejęły za nas inne stolice w rodzaju Stambułu, Pekinu. To moim zdaniem nie jest z punktu widzenia ani Polski, ani Unii Europejskiej, albo Tel Awiwu. Nie jest korzystne. Znaczy, legitymacja Emmanuela Macron do rozmawiania z Putinem w pierwszej połowie tego roku wynika z faktu, że Francja przewodniczyła pracą Unii Europejskiej. No, ale od początku lipca już nie przewodniczy, więc dlaczego Emmanuel Jeanowicz, bo Jean był jego ojciec, się w to wplątuje. Jakub Jałowiczor, gość niedzielny. Skąd ta ochota Emmanuela Jeanowicza Macrona do rozmów z Władimirowiczem Putinem? No, ochota jest dość oczywista. Macron jest przywódcą swojego kraju, a poszczególne kraje w sprawie Rosji prowadzą własną politykę. Nie ma czegoś takiego jak polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Mimo prób ustanowienia ustanowiono wysokiego przedstawiciela, czyli kogoś, kto formalnie ma być szefem unijnej dyplomacji już dobrych kilka lat temu, ale jednej polityki zagranicznej Unii Europejskiej nie ma, bo po prostu sprzeczne są interesy poszczególnych państw i akurat wojna na Ukrainie to bardzo wyraźnie pokazała. Są kraje, które do oporu próbowały, dopóki to było możliwe, na szczęście nie było to możliwe zbyt długo, stać jednak po stronie Rosji. Akurat we Francji ten nurt prorosyjski jest dosyć silny. No, Jean-Luc Mélenchon jest tutaj dobrym przykładem. Nie tylko niechęć do wysyłania konkretniejszej pomocy niż tylko pomoc humanitarna, mówię tu o jakiejś pomocy militarnej, ale generalnie mocne przywiązanie do retoryki bardzo podobnej do tej rosyjskiej. Tutaj jest wyraźne, ale to samo jest we Włoszech. No, co się dzieje w Niemczech, to już wiele powiedziano i tak dalej.
A w sprawie tego jego słynnego wystąpienia, to pan redaktor jest w którym obozie? W tym, którzy mówią, że powiedział to, co powiedział, bo wynika z przekładu, czy też w tym, który mówił, że cokolwiek powiedział, to jednak należy te słowa rozumieć inaczej? No, trudno mi, szczerze mówiąc, tak dokładnie analizować wypowiedź. Myślę, że lepiej jest jednak patrzeć na konkrety i na to, jaką rzeczywiście dany kraj, w tym wypadku Francja, prowadzi politykę. To samo dotyczy też innych państw, ale akurat w przypadku Francji może nie jest Francja, no z jednej strony Ukrainę przynajmniej od strony humanitarnej wspiera, militarnie częściowo też, chociaż to nie jest pomoc jakaś gigantyczna, ale jakaś tam jest. Z drugiej strony widać, że właśnie też i we Francji pojawiały się takie głosy, żeby, chociaż bardziej to chyba było we Włoszech widać, ale i we Francji się pojawiało takie oczekiwanie, żeby ta wojna szybko się skończyła, ale nie w taki sposób, żeby Ukraina się koniecznie obroniła, tylko żeby po prostu już był koniec. Niech by ją nawet tam Rosja, jeśli nie całą, to kawałek sobie wzięła, byleby wreszcie był spokój. I myślę, że to jest najbardziej niebezpieczne. Tak jak mówię, nie byłbym zwolennikiem robienia jakiejś dogłębnej analizy poszczególnych zdań, bo po prostu można patrzeć na konkrety. Ale skoro patrzmy w takim razie na konkrety, Niemcy poprosiły Francję o zbudowanie gazociągu, który połączy Francję i tą sieć gazociągów europejskich z Hiszpanią, tam gdzie są przynajmniej 5 albo 7 gazoportów. Hiszpania jest całkowicie niezależna od tego rosyjskiego szantażu gazowego. No i Francja powiedziała, że nie widzi takiej potrzeby kładzenia czegokolwiek w Pirenejach, no bo to jednak jest pomnik przyrody i trudno to niszczyć. Egoizm energetyczny z żadnej stolicy w tym momencie, płynący z żadnej stolicy, nam nie służy. I czy to mówimy o Berlinie, Warszawie, Paryżu czy Madrycie. Europejska energetyczna solidarność jest jedynym narzędziem, które pozwoli nam załagodzić ten nieuchronny zimowy kryzys, bo też fakt, że on nastąpi i że będzie przed nami, przed całym kontynentem od Kijowa po Lizbonę, bardzo trudna energetycznie zima jest faktem. Ursula von der Leyen naprawdę nie myliła się, kiedy powiedziała kilka dni temu, że europejskie rynki energetyczne de facto nie istnieją, znaczy przestały pełnić swoją funkcję. Ale ja jeszcze na sekundkę wrócę, jeżeli można, do poprzedniego pytania o Macrona, bo pan redaktor zapytał, z czego wynika legitymacja Macrona do rozmawiania z Putinem. To ja odpowiem wprost. Wynika z próśb prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który Macrona o to prosi. Znaczy, to jest moim zdaniem bardzo mocna legitymacja. Znaczy, jeżeli Kijów ze swoich własnych powodów i ze swojego własnego rozpoznania sytuacji godzi się Francji zaufać, to ja nie widzę powodów, żeby to z polskiej perspektywy kwestionować. Mamy też moim zdaniem tak pewien problem, bo idealizujemy Turcję albo nawet idealizujemy Arabię Saudyjską, karmiąc się jakąś taką wizją, że to są mocarstwa bliskowschodnie, które pomagają Ukrainie, pomagają Stanom Zjednoczonym i w ogóle równoważą Rosję w regionie, a jednocześnie krytykujemy za rzekomo wystarczającą pomoc militarną Francuzów, co pokazuje, jak bardzo pomyliliśmy pewne priorytety. Znaczy, Arabia Saudyjska naprawdę nie jest naszym przyjacielem i naprawdę nikt na co dzień w Riyadzie nie zastanawia się, jak Polakom czy Ukraińcom pomóc, a we Francji ta refleksja jednak jest i nie przekładałbym naprawdę opinii partii Jean-Luc'a Mélenchona, koalicji Jean-Luc'a Mélenchona na całą francuską scenę polityczną, bo to tak, jak gdybyśmy przekładali głosy Grzegorza Brauna na całą polską klasę polityczną. Jakub Jałowiczor, ten temat hipokryzji Zachodu się oczywiście pojawia i no, mi się wydaje, że jest bardzo dużo dowodów na to i codziennie pojawiają się nowe. W takim razie Polska powinna wyciągać konsekwencje ze słów tych ludzi, kiedy mówią o solidarności europejskiej, o współpracy i tak dalej, a robią to, co robią, no to chyba powinniśmy o tym na to wskazywać. No, z całą pewnością, no, skoro padło tutaj nazwisko Ursuli von der Leyen, która z jednej strony, tak jak panowie wspominają, mówi, że nie istnieje europejski rynek energetyczny, z drugiej, chociaż Zielony Ład w tej chwili właściwie pęka przy pachy,
i bez jakiejś konkretnej decyzji o tym, żeby z niego rezygnować, po prostu zaczyna się sypać, bo kolejne kraje na czele z Niemcami, które już uruchomiły dwie wielkie elektrociepłownie węglowe, kolejne kraje po prostu wracają do węgla. Jednocześnie Ursula von der Leyen jest właśnie jedną z tych osób, chyba najwyżej usytuowaną, jeśli chodzi o stanowisko, które mają pretensje do takich państw, jak i własna ojczyzna choćby, które próbują jakoś reagować na ten kryzys, który nadchodzi, a które wiemy już, że pokazuje słabość tak naprawdę całej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Nie tylko uzależnienia. Za tymi słowami, panie redaktorze, pójdą konsekwencje, no bo skoro przez 20 lat się myliliśmy, skoro 15 lat temu wymyśliliśmy europejską politykę energetyczną, która właśnie się zawaliła, tak? I polityka zielonej energii, i polityka zastępowania wszystkiego gazem ziemnym, wyłączania elektrowni atomowych, bo przecież argumenty są takie, że są Niemcy, którzy przez 50 lat swojego życia protestowali przeciwko elektrowniom atomowym, a oni teraz nie pozwolą, żeby one działały. Bardzo dobry argument. Fałszywe argumenty o solidarności i tak dalej. To wszystko się zawaliło. Ceny energii w Unii Europejskiej są najwyższe w uprzemysłowionym świecie. No i co teraz, skoro wspomnieliśmy panią von der Leyen, czy ona uzna, że skoro nie wyszło to, co do tej pory budowano, to trzeba zbudować coś od nowa, też trzeba więcej tego samego, więcej wiatraków, więcej solarów, nie wiem jeszcze czego, byleby ideologicznie wszystko się zgadzało. No, na razie ewidentnie szefowa Komisji Europejskiej retoryki nie zmienia. Nawet takie pomysły jak ograniczenie mechanizmu handlu emisjami, już nie mówię, że zawieszenie, ale choćby ograniczenie ceny, czyli w pewien sposób ograniczenie samego ETS-u, który polega na tym, że uprawnieniami do emisji wolno spekulować i dlatego ceny mogą, sens z powodów, dla których ceny poszybowały. Nawet coś takiego wzbudziło jej opór. Nie wiem, czy jakiekolwiek szanse na to, żeby ETS został zawieszony w tej chwili są. No myślę, że nadchodząca zima będzie weryfikacją jeszcze bardziej brutalną niż to, co widzimy teraz, bo w tej chwili mamy problemy z cenami energii, a większy problem będzie wtedy, kiedy po prostu energii zabraknie do ogrzewania czy do funkcjonowania przemysłu. Może jeszcze bardziej jeszcze jest jeden pomysł, to zieloną politykę Unii Europejskiej weryfikować. Polityka Unii Europejskiej deregulacji rynku energetycznego polega na tym, żeby mechanizmy rynkowe zaczęły działać. Dzisiaj minister Waldemar Buda powiedział, że trzeba wrócić do sytuacji, w której cena prądu, energii wynika z kosztów produkcji i tak naprawdę nie podlega wahaniom rynkowym, no bo raz ta energia kosztuje X, potem kosztuje dwa razy X, a potem kosztuje półtora raza X i w zasadzie trudno cokolwiek długoterminowo planować. Ja może z tym pytaniem do Jakuba Dymka, Tygodnik Powszechny. Tygodnik Przegląd. Przegląd. Czy... No Powszechny też kiedyś przez chwilę. No dobra, słucham pytania. Jest jakaś szansa na opamiętanie tych pilotów europejskiej gospodarki, europejskiej wspólnoty. No dobrze, ale to jest moim zdaniem trochę kuriozalne postawienie sprawy, w którym od 20 minut rozmawiamy tak, jak gdyby błędy popełniały wyłącznie zachodnie stolice, a Polska była przygotowana w stopniu 100% i nikt z rządzących w Polsce nigdy nie popełnił żadnego błędu. No nie, bo myśmy robili to, co oni nam kazali, więc... Z tym ETS-em na przykład nie jest tak do końca, bo pieniądze, które wpływały do polskiego budżetu z uprawnień do emisji, nie zostały zainwestowane w termomodernizację budynków czy budowę czystszych sieci transportowych. No nie, no oczywiście, że nie zostały. Do dzisiaj rząd nie może doliczyć się kilkudziesięciu miliardów z wpływów z ETS-ów. Co więcej, widzimy też, jak to wygląda w samorządach, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, jak opornie ta termomodernizacja i transformacja energetyczna sobie idzie. Gorzej dawaliśmy radę, to dlaczego cena prądu w Polsce jest niższa niż w Niemczech? Bo Niemcy mieli w ogóle zawsze zawyżoną cenę energii z powodów, no właśnie, deregulacji i rynku, bo to jest też tak, że bardzo łatwo pomieszać jest wszystkie wątki naraz. Znaczy, czy ETS jest w tej formule szkodliwy i rodzi problemy? Oczywiście, że jest, tak. Ale z drugiej strony, czy skoro on funkcjonował i Polska zgodziła się na to, żeby on funkcjonował, to należało zainwestować w dywersyfikację źródeł energii i zabezpieczyć się na tego rodzaju sytuacje? Tak, należało. Zna pan jakiś europejski kraj, który jest zabezpieczony na tą sytuację, proszę go wymienić.
Portugalczycy, Hiszpanie poradzą sobie lepiej niż my, poradzi sobie lepiej, w zależności oczywiście od stopnia wykorzystania mocy jądrowych. Francja, zresztą widzimy po francuskiej inflacji, że tam będzie po prostu bezpieczniej niż u nas. Mamy tego geopolitycznego, oczywiście historycznego pecha, że po prostu jesteśmy też bliżej linii frontu. Ale fakty są takie, zatrzymanie rozwoju energetyki wiatrowej na przykład nie było dobrym pomysłem, tak? Było pomysłem koszmarnym z punktu widzenia Polski. Czy nieinwestowanie tych środków ETS-u w, no właśnie, termomodernizację budynków i nie popychanie wymogów zielonej transformacji do przodu też było koszmarnym w skutkach błędem i my niestety będziemy za ten błąd płacić cenę. Prawo i Sprawiedliwość jest w tym momencie, o ile się nie mylę, partią rządzącą najdłużej w historii III RP i należy także na ich wycieraczce położyć te zarzuty, pretensje i wymagania społeczeństwa, bo to oni ponoszą odpowiedzialność za transformację polskiej energetyki. Popełnili pewne błędy, zrobili też pewne rzeczy dobrze. Ten bilans nie jest jednoznaczny, ale rozmawianie o tym, jak gdyby Francuzi, czy Niemcy, czy Brytyjczycy byli po stokroć głupsi od nas, a my bylibyśmy jakimiś liderami w energetycznej transformacji, jest moim zdaniem nieuczciwym postawieniem tego problemu. Jesteśmy o wiele słabsi od Francuzów i Niemców. Musimy niejako kierować się wskazaniami całej Unii Europejskiej. No i właśnie wygaszenie polskiego przemysłu węglowego jest tego konsekwencją. Jakub Jałowiczor, te kroki, które podjęło Prawo i Sprawiedliwość, chociażby przy okazji ograniczenia rozbudowy wiatraków, ta zasada 10L, żeby ludziom nie stawiać tych wiatraków pod domem, są teraz bardzo krytykowane. No ja się zastanawiam, czy słusznie. No, Austria, która zrezygnowała z węgla 2 lata temu, teraz do niego próbuje wrócić. Oparła się. No, Austria nie ma ani jednej działającej elektrowni atomowej, przypomnijmy. Jedyna, którą tam budowano, nie została nigdy ukończona. I po prostu na energii wiatrowej i solarnej nie jest w stanie ten kraj funkcjonować. Szwecja, która miała wzorcowo zbilansowaną energię jeszcze 10 lat temu, powiedzmy, zaczęła jakiś czas temu energię kupować, bo też wygaszała, postawiła w dużej mierze na źródła odnawialne. To, że się wycofało z węgla, to jedno, ale też nie rozwijała energetyki atomowej, którą z kolei miała. Tak na dobrą sprawę nie ma chyba na świecie kraju, nie wiem, jeżeli znacie jakiś taki przykład, to proszę mi go wskazać, ale takiego, którego mu by energetyka odnawialna wystarczyła do funkcjonowania. Europa, przechodząc na OZE, próbowała korzystać z protezy, to znaczy oczywiście węgla nie będzie, ale i tak trzeba kupować gaz, czyli jakoś uzupełniać to, co jest. No, niektóre kraje, tak jak wymieniona Francja, i tak 70% elektryczności czerpią z energetyki atomowej. Więc też pewnie na więcej fanaberii mogą sobie pozwolić. Ale i Francja w tej chwili próbuje uruchomić elektrownię Saint-Avold, która jest elektrownią węglową. I to samo kilka innych krajów, łącznie z takimi, które w ogóle odeszły od węgla, w tej chwili po prostu próbuje robić. Więc na pewno błędem Polski jest to, że w ten sposób myślenia i ten sposób działania weszła. To, że zgadzaliśmy się od lat na wygaszanie kopalni, że elektrownie atomowe to też jest coś, o czym się od dobrych 30 lat mówiła tak naprawdę jeszcze dawniej. No ale w tej chwili może zaczną się prace nad tym, żebyśmy pierwszą taką elektrownię mieli, ale to tak cały czas jest pieśń przyszłości. Błędem było wejście w ETS od samego początku, błędem było niewetowanie tych rozwiązań, które Unia forsowała. No i w tej chwili tak samo jak kraje zachodniej Europy, my cierpimy na tym, co w spokojniejszych czasach oznaczałoby po prostu wyższe rachunki. Może by pobolało, ale byśmy jakoś przeżyli przez pewien czas. A teraz w czasach, kiedy mamy kryzys, perturbacje mogą być i na pewno będą dużo, dużo poważniejsze. Czyli teraz, kiedy mit wszechwiedzy naszych europejskich sterników tej europejskiej nawy upadł, to co? Będziemy wszystko wetować jak leci i będziemy kierować się wyłącznie własnym egoistycznym interesem, wzorem Niemiec i Francji. Z tym stwierdzeniem zwracam się do Jakuba Dymka, Tygodnik Przegląd. Ja nie wiem, rozmawiamy jak gdyby umknęło nam, że właśnie największy producent energii na kontynencie wypowiedział wojnę swojemu sąsiadowi i naszemu sąsiadowi, czyli Ukrainie. I postanowiliśmy solidarnie jako Europa kosztem naprawdę dużych wyrzeczeń odciąć się od tego państwa, od Rosji. Od Rosji, która jest producentem surowców energetycznych właściwie w każdej dziedzinie. Czy są to paliwa, czy jest to ropa,
ropa, czy są to produkty w latach 80. Rosjanie kładli pierwsze rurociągi. Wtedy administracja amerykańska prezydenta Reagana była bardzo mocno przeciwko temu. Tłumaczyła Niemcom, że to jest uzależnianie swojego kraju od zewnętrznych źródeł. Niemcy mieli swoją Ostpolitik, mieli swoją Besserwisserei. Wiedzieli po prostu lepiej, jak będzie. Mamy tego efekty. No i właśnie. W tamtym czasie administracja Reagana mówiła Europejczykom, że nie mogą brać energii z Rosji, ale pilnowała tego, żeby sami mogli do Rosji eksportować zboże, bo dla wyborców Reagana było to bardzo korzystne. Mamy do czynienia dzisiaj z analogiczną sytuacją. Rosja musiała kupować zboże. To sam fakt, że Reagan postawił na tym swoją kampanię reelekcyjną, żeby jednak takich sankcji na Rosję nie nakładać, pokazuje tutaj pewien rodzaj amerykańskiego dwójmyślenia, z którym mamy do czynienia w stosunku do Europy od ponad półwiecza. Panowie, te sankcje będą bardzo kosztowne. Jestem przekonany, że gdyby dzisiaj Europą rządził Mateusz Morawiecki albo Jarosław Kaczyński zamiast Ursuli von der Leyen, to ta polityka nie byłaby wcale bardzo różna. To jest hasło, z którym powinniśmy zakończyć tę rozmowę, żeby Europą rządził Jarosław Kaczyński. To nie jest, postulat, to jest zachęcenie do eksperymentu Rzucił to Jakub Dymek, Tygodnik Przegląd. Naszym gościem jest również Jakub Jałowiczor, gość niedzielny. Bardzo dziękuję panom, bardzo dziękuję państwu. Za chwileczkę kolejne wiadomości, bo zbliża się godzina 14, a my się widzimy po 14 i naszym moim gościem i państwo będzie Jarosław Guzy, ekspert do spraw międzynarodowych.